Zatrzęsły się progi w posadach od tego potężnego głosu, a przybytek napełnił się dymem. Witajcie w rozważaniach na dzień dobry. Chciałbym dzisiaj mówić dalej w kontekście pytań o istnienie Boga. Chciałbym mówić dzisiaj o takich wydarzeniach, kiedy Bóg daje o sobie znać. Akurat ten fragment z Księgi Izajasza to jest taki moment, kiedy Bóg dał o sobie znać Izajaszowi, kiedy miał pewne doświadczenie Bożej wielkości i majestatu. Czym to się różni od wczorajszego rozważania? Wczoraj mówiłem o takiej ukrytej woli Bożej, kiedy patrzymy wstecz, patrzymy na swoje życie i dochodzimy do tego wniosku, że ktoś nami kieruje, że jest jakaś ukryta logika. A dzisiaj mówię o takich wydarzeniach, które ciężko nie zauważyć, dlatego też jestem na takim miejscu dzisiaj, zobaczcie. No, ciężko nie zauważyć, że tutaj wycięto las. Są takie momenty, których po prostu nie można w jakiś sposób uczciwie w swoim sumieniu zlekceważyć i powiedzieć, że nic się nie wydarzyło. I myślę, że są takie wydarzenia w naszym życiu i w życiu nie tylko naszym, również w życiu, ja bym powiedział, naszego narodu, w życiu rodziny, w życiu kościoła, w życiu cywilizacji może nawet, których trudno zlekceważyć. Trudno powiedzieć, że tu się nic nie wydarzyło. Na przykład mówię o tym, już nie wchodząc w szczegóły oczywiście, bo tu możemy się różnić, jednak jakoś, myślę, to wyjście z komunizmu było takim istotnym wydarzeniem w perspektywie naszego narodu. Nie mówię o szczegółach, dlatego że pewnie będziemy się różnić w zależności od tego, czy ktoś jest katolikiem, czy protestantem, dlaczego ono nastąpiło. Ale wpłynęło na nas bardzo, bardzo silnie. Mamy też takie wydarzenia w naszym własnym życiu, które są jakimś szczególnym może uzdrowieniem, może szczególnym jakimś powrotem kogoś bardzo bliskiego dla nas, a może uzdrowieniem takim, że ktoś przestaje pić, może uzdrowieniem takim, że ktoś po prostu w jakiś szczególny sposób dostrzega jakąś prawdę, zaczyna się normalnie zachowywać. Wydarzenia, które mają na nas kolosalny wpływ. Wydarzenia, których nie można zlekceważyć. Pamiętam taki przykład z Pulp Fiction, mój ulubiony, kiedy dwóch rewolwerowców idzie na taką prostą akcję, żeby uzyskać pieniądze od takich młodych, lekceważących szefa, nie wiem, kogo nawet, jakichś handlarzy, którzy nie płacą na czas, więc wchodzą sobie, być może znacie tą historię, no i generalnie zabijają ich wszystkich, natomiast w pewnym momencie wyskakuje jeden z nich, który się siedział w łazience ukryty tam, no i z dwóch metrów czy z trzech strzela sześcioma kulami i wszystkie te sześć kul chybia. No i mamy dwóch rewolwerowców, jeden takich, prawda, specjalistów od mokrej roboty, no jeden mówi, ale mieliśmy fuksa, a drugi mówi, nie, słuchaj, to nie był fuks, to był znak. On miał taki swój tam fragment z Księgi Ezechiela, którą tak, żeby było fajnie, zawsze cytował, zanim kogoś zlikwidował i mówi, dzisiaj zrozumiałem ten fragment. I mówi, to był znak od Boga, to jest coś więcej niż taki po prostu przypadek, że nam się fuksnęło. I słuchajcie, ciężko chyba jednoznacznie odpowiedzieć na to, jak się zachować w takich chwilach. Ale powiedziałbym najprościej, nie lekceważ takich chwil. Jeśli Bóg wkracza w twoje życie, to nie bądź człowiekiem, który to lekceważy, który to próbuje przeinaczyć, który to próbuje zracjonalizować, zneutralizować, znaturalizować, powiedzieć, że no tak po prostu bywa w życiu. Jeśli Bóg naprawdę wkracza w twoje życie, potraktuj to poważnie i wyciągnij wnioski. Panie Boże, proszę, abyśmy szanowali to, kiedy wkraczasz, kiedy kształtujesz, kiedy staje się twoja ręka wyraźna w naszym życiu. Nie dopuść, Panie, żebyśmy to zlekceważyli. Z Bogiem, do zobaczenia.